Dla Ciebie. Dzisiaj porozmawiam z Tobą o talentach. Talentach, tych ukrytych głęboko, głęboko, głęboko w Tobie, jeszcze nieaktywnych, ale również o tych, które już były aktywne dawno, dawno, dawno temu i w czasie dzieciństwa lub w czasie nastoletnim zostały zablokowane poprzez wpływ innych ludzi. Dlaczego te talenty są takie ważne i dlaczego są dzisiaj tematem naszego 118. spotkania? Bo talenty to narzędzia. Narzędzia do czego? Do szczęśliwego, spełnionego życia, pełnego miłości, bogactwa, obfitości, do zdrowego ciała i zdrowego ducha, do realizacji siebie, tutaj i teraz na Ziemi, w tej inkarnacji. Talenty to narzędzia. Do realizacji Twojego powołania. Talenty to podstawa do wszystkiego, czego pragniesz, do realizacji wszystkich Twoich marzeń i wszystkich Twoich celów. Dlatego dzisiaj tematem naszego spotkania będą talenty. Ukryte, nieaktywne i te zablokowane. Dzisiaj będziemy aktywować ukryte talenty. Dzisiaj będziemy Odblokowywać wszystkie zablokowane talenty. Czyli możesz zdać sobie z tego sprawę, że już dzisiaj, po naszym spotkaniu i jutro, będziesz zupełnie inną istotą niż teraz, gdzie część tych talentów jeszcze jest ukryta i część tych talentów jest zablokowana. Po naszym dzisiejszym spotkaniu już nic nie będzie tak, jak było wcześniej. Po naszym dzisiejszym spotkaniu. Zastanowisz się, jak możesz teraz te talenty wykorzystać na Twojej nowej drodze. Dlatego przemiana i transformacja. To stare odchodzi i robi miejsce dla nowego. Bo dzisiaj naszym tematem przewodnim naszej 118 ceremonii były dwie karty w tarocie. Pierwsza karta, jedynka, naturalnie, mak. Ten biały mak, czarny mak i ten mak transcendentny. Czyli na granicy tych dwóch. I drugą kartą, która pojawiła się jako temat naszego spotkania, pod tematem są talenty, była karta 20. Naturalnie, rok 2020. Nowy początek, nowa era, nowy eon. Dokładnie. Bo po tym roku również już nic nie będzie tak, jak było wcześniej. I po naszym dzisiejszym spotkaniu również nie będzie tak, jak było wcześniej. I te przesłania dzisiaj staną do Twojej dyspozycji jak kolejny klucz tajemniczenia na Twojej cudownej drodze odkrycia siebie, Twojej siły, Twojej mocy, Twoich talentów, ale również przemiany Twojego życia na jeszcze lepsze i jeszcze piękniejsze. Tak, to jest możliwe, nawet jeżeli Twoje życie już jest teraz idealne po naszych wszystkich poprzednich spotkaniach, jeżeli stosujesz wszystkie te przesłania.